Siema, jako że premiera Breakpoint już za nami, to czas na coś w stylu gram i gadam. Jestem już po kilku godzinach gry i pierwsze, o czym chciałbym powiedzieć każdemu, co najbardziej mnie w tej grze boli, to mikrotransakcje. Te słynne mikrotransakcje dotarły już do Breakpoint i jest naprawdę tak źle, jak możecie wyczytać w internecie. Mamy coś takiego jak monety duchów. Za monety duchów kupujemy na tą chwilę tylko skiny na broń i same bronie. Nie ma tego dużo, więc dałoby się to przełknąć, ale jeszcze kilka godzin temu, czy może zaraz po premierze, akurat nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo nie zauważyłem, były mikrotransakcje w stylu przyspieszenia doświadczenia, lepszych pancerzy, jakichś kurwa kosmicznych niewrażliwości na pociski i tak dalej. Mikrotransakcje te w najgorszym stylu, dające przewagę ludziom, którzy chujowo grają, a po prostu mają dużo pieniędzy. I to jest to, co boli mnie w tej grze najbardziej. Ubi na razie wycofało te najbardziej popierdolone podpunkty mikrotransakcji, ale podkreślili, że jest to na razie tymczasowe po prostu rozwiązanie. Mam nadzieję, że one nie wrócą, jednak chęć pieniądza tych chciwych korporacji pewnie skończy się tak, że kiedy opadnie kurz, gracze o tym zapomną, to wszystko znowu do gry wróci. Tak czy inaczej, ta rzecz pewnie zaboli najbardziej tych, którzy grają dużo przez sieć. Ja akurat z grą przez sieć chcę mieć jak najmniej wspólnego i zwyczajnie po prostu ostrzegam ludzi, którzy chcieli kupić grę, że mikrotransakcje są bolące i dają przewagę tym, którzy mają pieniądze, a ludzie, którzy spędzają w grze kupę godzin, będą się zwyczajnie wkurwiali. Z nowości na pewno możemy wymienić tutaj to, że nie mamy już regenerującego się samego zdrowia. Teraz musimy dbać o to sami. Mamy przeróżne apteczki, jakieś strzykawki, inne chuje muje. I jak widzicie, po pasku zdrowia ma on cztery takie segmenty. Strata pierwszego to co najwyżej powolniejszy chód postaci. I jeśli nie trafimy akurat w większe zamieszanie, to nie stanie nam się krzywda. Strata drugiego to bodajże uraz ręki i możemy wtedy tylko korzystać z podręcznego pistoletu. Nie możemy wtedy używać broni dwuręcznej, karabinów i tak dalej. Strata trzeciego to po prostu konwulsje, sraczka, puszczające zwieracze, a strata ostatniego paska to wiadomo, śmierć w męczarniach i trwałe kalectwo. Co mi się w tej grze jeszcze z tych nowych rozwiązań podoba, to te obozy biwakowe, o których mówiłem już przy filmie z otwartej bety. Tam przygotowujemy sobie różne pierdoły typu jakieś boostery i tak dalej, miksturki, inne takie bzdury. Niektóre są przydatne, niektóre już mniej, na przykład jakieś pierdoły typu ulepszanie celności przez 1 godzinę, brak zmęczenia postaci przy bieganiu przez jakiś czas. To akurat jest spoko, inne akurat są już mniej przydatne. Na szczęście dużo tego nie ma. Denerwuje mnie w tej grze natomiast to, że poszła w stronę RPGa. Teraz jest tutaj masa ekwipunku. Dosłownie chyba Borderlands nawet byłoby zawstydzone tym, ile tu jest gratów w tej grze. Nie ma sensu na przykład podczas przechodzenia fabuły, pewnie zmieni się to w endgame'ie, ulepszanie broni, bo co ulepszę broń teraz przez te kilka godzin, to za 5 minut znajduję broń 5 razy lepszą i tą, którą ulepszałem przez długi czas, zbierałem zasoby i tak dalej, wyrzucam zwyczajnie do śmieci, bo nie ma sensu już używania jej, kiedy znalazłem broń gołą, nową, ale dużo lepszą. Boli mnie też to, że nie mogę teraz grać drużynowo offline. W ogóle w sumie nie możemy grać teraz offline. Gra jest always online i nawet wczoraj po powrocie z pracy, kiedy chciałem sobie odpalić grę po instalacji,
wyskoczyła mi informacja, że muszę ściągnąć patcha, inaczej nie mogę po prostu grać i mogę się cmoknąć w dupę. A z moim internetem, jak niektórzy wiedzą bądź nie, jest tak, że jest po prostu z dupy i zwyczajnie obchodziłem się przez jakieś 2 godziny smakiem, nie mogłem zagrać od razu tak jak chciałem, tylko musiałem czekać, aż gra ściągnie tą aktualizację i dopiero wtedy mogę zagrać. Co mi się podoba, następna rzecz, to to, że mamy masę zbieractwa, tak jak chyba w każdej nowej grze Ubi, jest tu od cholery różnych jakichś książeczek, notatek głosowych, innych takich bzdur. Akurat lubię to w grach, bo rozszerza to po prostu informacje na temat świata, rozszerza samą fabułę i no, zwyczajnie mi się podoba. Nie mówię tutaj akurat o tym, że masa jest tej broni i pancerzy, bo to mi się nie podoba i mnie denerwuje, wyprowadza mnie po prostu z równowagi, bo chcę wkręcić się w grę, a wiecznie siedzę i porównuję statystyki, która broń jest lepsza od której i zamiast bawić się i strzelać, to siedzę i bawię się w księgowego firmy zbrojeniowej. W kwestii grafiki niewiele zmieniło się, myślę, od Wildlands. Gra wygląda bardzo podobnie, może oświetlenie jest o klasę wyżej, bo w Wildlands akurat gra na przykład w nocy, kiedy w świecie gry panowała noc, była naprawdę męczarnią, nic nie było widać i tak dalej. Oświetlenie nawet jeśli występowało w stylu jakichś lamp i tak dalej, to gówno dawało, a tutaj jest to naprawdę już o klasę wyżej. Mimo że sama gra, same tekstury i tak dalej, takie techniczne sprawy nie rozwinęły się jakoś mocno od czasu Wildlands, gra wygląda po prostu spoko i zwyczajnie nie ma się do czego przyczepić. Gram akurat na PS4 Pro i do wyboru mamy albo wyższą rozdzielczość, albo chyba bardziej szczegółowe te wszystkie pierdoły typu tekstury i tak dalej. W każdym razie gra może się podobać, mi się podoba, nie narzekam, wygląda spoko. Kolejnym wielkim plusem tej gry, naprawdę ogromnym, jest to, że twórcy pomyśleli i zmienili w końcu kurwa model jazdy. W Wildlands była to tragedia. Pojazdy poruszały się jak mydelniczki na tafli lodu. Naprawdę było to cholernie niewygodne i ciężko było mi się przyzwyczaić do tego modelu jazdy. A tutaj jest to bardziej, myślę, w stylu może GTA. Pojazdy są wyraźnie cięższe, tak samo zresztą jak i sama postać, bo ta też porusza się trochę inaczej. Pojazdy są właśnie cięższe, lepiej się je prowadzi, są bardziej takie po prostu realistyczne, bym tak powiedział. Czuć właśnie, że pracuje w nich zawieszenie i tak dalej, czuć różne nawierzchnie pod kołami, a w Wildlands mogliśmy jeździć po lodzie, po piachu, po wszystkim jeździło się identycznie i tak samo chujowo. Pilotowanie helikopterów akurat się nie zmieniło, bo w Wildlands już było spoko, więc nie było co ulepszać, ale zmiana modelu jazdy na pewno warta jest odnotowania, bo jest to naprawdę ogromna zmiana na ogromny plus. Co mnie jeszcze w tej grze boli, to to, że właśnie musimy być always online. Przepraszam, chciałbym być always online. Niestety tak nie jest. Na pewno te mikrotransakcje, chociaż one nie dotykają mnie akurat personalnie w taki sposób, w jaki dotykają ludzi, którzy grają online. No, to jest skrajnie niesprawiedliwe i naprawdę zasługuje na napierdalanie kurwa toporem po jajach, bo mikrotransakcje to jest naprawdę rak i nie powinno to istnieć. Gra, za którą dałem 220 zł, woła do mnie jeszcze, żebym dał więcej, bo mogę dostać jakiś pancerzyk albo kurwa szybciej zdobywać doświadczenie. Po to kupiłem tą grę właśnie, żeby grać i z biegiem tej gry zdobywać to doświadczenie, odkrywać świat i tak dalej, a kupowanie jakichś pierdół tylko po to, żeby okazać się lepszym od jakiegoś 12-letniego kurwa Łukaszka, który sobie usiadł do gry i
rozpierdala każdego, bo zajebał mamie kartę, to jest bez sensu i naprawdę wszelkie takie zagrywki powinny być tępione w jak najostrzejszy sposób. Nie powiem może, że nie powinniśmy kupować tej gry, bo sam ją kupiłem za pełną cenę, już zamówiłem ją przed premierą, ale na pewno o takich zagrywkach jak takie po prostu zjebane mikrotransakcje należy wspominać i je piętnować, żeby twórcy wiedzieli, że to nie jest to, co chcą normalni gracze. Normalni gracze chcą pograć w spokoju, żeby nikt nie zaglądał im do portfela już po kupnie gry i dał im spokój. Samo to, że mamy coś takiego, te wszystkie season passy, teraz year one passy i inne bzdury, niedługo będą kurwa miesięczne przepustki. Samo już to naprawdę mnie wkurwia i powoduje, że naprawdę czasami odechciewa mi się w niektóre gry grać. Jeśli miałbym podsumować to, co myślę o nowym Ghost Recon, o Breakpoint, to jest to bardzo dobra gra. Z tym, że chciwi twórcy zbyt bardzo popłynęli i wprowadzili kilka bzdur do gry, typu właśnie te mikrotransakcje. No i to, że to już nie jest Ghost Recon, którego znaliśmy, teraz to jest takie Division ze skinem Ghost Recona, bo gra jest, wymaga bycia cały czas online. Nie gramy już w drużynie tak jak wcześniej, w trybie offline, tylko jesteśmy w pojedynkę i wszystko przypomina po prostu to wspomniane Division czy jakiegoś nowoczesnego RPG-a w otwartym świecie z bronią palną. Mi osobiście gra cholernie się podoba, nawet jeśli jest kilka rzeczy, które cholernie mnie denerwują, to ilość plusów naprawdę przeważa nad minusami i grę mogę z czystym sumieniem polecić. Myślę, że Ubi, żeby udobruchać graczy po aferze z mikrotransakcjami, będzie rozwijało grę, przynajmniej chwilowo, w kierunku takim, żeby czerpać z niej jak największą radość, a nie wkurwienie i rozwinie się to wszystko w coś dobrego. Mi pozostaje grać w to dalej i polecić wam po prostu tą grę. Jeśli jesteście fanatykami Ghost Recon, tak jak ja, będziecie bawić się dobrze, mimo że wiele rzeczy was zaboli jednak. Sama gra sama w sobie jest naprawdę solidna, dobrze wykonana, wygląda ładnie, jest dobrze zoptymalizowana i po prostu można się przy niej bardzo dobrze bawić. Przepraszam za jąkanie i inne pierdoły. Wracam mordować dalej skurwysynów. Do usłyszenia w następnym filmie. Yeah,